Cześć, witam was serdecznie z tej strony Kasper.pl, a dzisiaj zagramy sobie 1 vs 1 na mapie Dust 2. Po drugiej stronie jest koleś, który ma rangę G3, dosyć słabą. Jak na jego możliwości. Dobra, kupmy sobie coś. On nie słyszy, on czasami będzie mówił. Jest jeszcze obserwator, który może się przywitać, jeżeli chce, ale jeżeli nie chce, to się nie może przywitać. Dobra, ja będę mało mówił, będę się skupiał. I tak. Celem tej gry jest pokazanie mojego skilla, którego nie mam. I upokorzenie jednocześnie tamtego kolesia, kto jest po drugiej stronie. Właśnie tak. Dobra, gdzie by sobie tu pójść? Zostawiam mu wskazówkę. Wspominałem już, że oni się mogą odzywać. Tak, mogą. Jaką by tutaj taktykę na niego wymyślać? Chyba, że obserwator nie jest, wiecie, sprawiedliwy i podpowiada mu, gdzie ja jestem. Ale wątpię. Tak, nie trafiłeś, debilu. Może tu będzie. Skampił się. Skampił się! Najpierw kurde celuj, potem strzelaj, nie na odwrót. No a ten się śmieje. Ten się śmieje, ktoś się śmieje ostatni. Zaś ci wyjadę na mordę. Dobra, lecimy. Obstawiam, że wynik będzie 1 do 16. Wątpię, żeby był w tym samym miejscu, więc pójdę na A. Kurde, fuck, on przecież to słyszy, ja pierdzielę. Dobra, ale tutaj pójdziemy odtąd. Się nie skampi pewnie. Ciekawe, czy znajdzie bombę. Chyba zmienili dźwięki. Skąd? Haksior, to jest haks. Skąd, serio? Dobra, mam pomysł. Pobawimy się w snajperów. Dobra, to wiesz co, to chyba nie ma sensu, tak, to chodźmy na A. Teraz. Będziemy się na A bawić. Chyba zjechałem mu trochę zdrowia. Na pełnej kurwie. Jest! Trofeum. Masz o. Jezu, ciśnienie mi podskoczyło. Dobra, draw z mojej cenia, idziemy na B. Powtórz. Przerywa cię. Ej, ale by były jaja, jakbym tak gadał, a mikrofon nie byłby włączony. W sensie nagrywanie.
czemu mam swojego neta. Dopiero co mi odpalili. Może z zasięgiem jest coś nie tak. Ale wczoraj jak patrzyłem, to mi chodził przynajmniej 3 MB na sekundę. Jakbym film oglądał. Jeszcze na tego besa, czy nie? Czekaj, daj mi bombę podłożyć. Mówię, na którego besa idę. Też ten nie słucha. I widziałem to. Widzę, że M4 to jest jego ulubiona broń. Dobra, chodź na A. Chyba, że ja się muszę drzeć. Brawo. Nie tu! Kurr! Ale zmienił sobie broń, to jest jakiś postęp. Dobra, ja idę na B. Chodź na B. No chodź na to B. Midem najlepiej. Dobra, to chodź na, idziemy na. Dobra, podstęp mnie wypalił. Widać, że to jest osoba o wyższej inteligencji. Przerywa cię, Piotrek. XD. Ja idę na B. Nie mam słabego neta, ty masz słabego neta, Piotrek. Chcesz, to ci potem po rozgrywce, kurde, pokażę, ile mi wyciąga. Nie ma. Oddawaj moją AWP. Bawimy się w snajperów? Masz pieniądze na snajpę? Nie wiem. Dobra, to się bawimy w snajperów. No ty wiesz, że ja mam lepsze położenie. Co przez drzwi skanujesz? Nie ma. Nie ma. Dogrywka? Jeszcze raz bawimy się w snajperów, czy nie? Nie, to chodzi na A. Dam ci fory. Jaki sukinkot.
Kurde, no. Dobry jest. Nie to chciałem kupić. Dobra, chodź na B. Myszkę mam za mocną. Obserwator opuścił grę, przykro mi. Dobra. Na B. No. Ta myszka mnie wkurwia. Jeszcze ja dobrych oczu nie mam. Nie ma. Nie pozwolę. Na B? Idziemy na B, idziemy na B, idziemy na B. Jak to było? Siedziałem na ru, siedziałem na ru, siedziałem na rudym koniu. Trzymałem się pi. Trzymałem się pistoletu. Wtem przyszły dwie dzi. Przyszły dwie dzi. Przyszły dwie dziwne panie. Zrobiły mi o, zrobiły mi o. Zrobiły mi o patrunek. Przepraszam za to, że śpiewałem. Ale jak? Teraz Senegewę weźmie? Czy co ja tam miałem? Tak, i ścieszę japę. A wiesz, że mnie stać na jeszcze jedną? Dobra, skoro ty masz negatywę, to idziemy na A. Może ty zaproponuj w następnej rundzie, gdzie będziemy szli. Oddawaj. Piotrek, czy ty to zrobiłeś tylko dlatego, żeby mnie podnieść na duchu, czy tak naprawdę? No podejrzewam, żeby mnie podnieść na duchu. Dobra, wybieraj, gdzie idziemy. Gdzie? Albo ty masz coś z mikrofonem, albo ze swoim netem. Chociaż przyznaję, że ping masz duży. Nagrywało się nawet na większych. Pewnie przyjdziesz od tego. Od tunelu. Tak mi się coś zdaje. Mam cię. Ja.
Dobra, wiem dlaczego tak wygrywam, bo wygrywam. Jestem prawie z nim na równi, bo on ma duży ping. I mówi, że neta mam słabego, a wcale nie mam neta słabego. Gdzie idziemy? A czy B? Jeszcze raz. Kamizelkę kupiłeś. Nie granaty. O. Postarałem się zrobić ninja. Nie pistolety. Chciałem coś innego. No wiem, że masz ping, ale bez przesady, Piotrek, grasz przeciwko mnie. Gdzie idziemy? Dobra, idę na B. Na, podłożyłeś. Dobra, zrobiłeś mnie. Przyznaję. Się bez bicia. Dobra, to chodź teraz na. Znowu. Go, go, go. Go, o, o, o. Go, go, go. Dobra, przepraszam, zaśpiałam, ale. Taki jestem. Zimny drań. Kurde, strzeliłem przez przypadek. Dobra, to on idzie od tamtąd. Skąd wiedziałeś? Widać mnie było? Ej, to niemożliwe. Dobra, trochę możliwe. Dobra, to chodź na B. Kurde, skąd on przyjdzie? Kurcze, ile mu zabrałem? Dobra, nie znam się. Miał chyba 20, ten 62. Więc było blisko, było blisko. Niepotrzebnie rzucałem tego wawika, bo on wtedy wiedział. Dobra, B. Z czym ja będę i co będę robił? Przewidział moje ruchy. I tak oto nabrałem się na swój
własny pomysł. Nie to. Może byś sobie kamizelkę kupił? Nie stać cię. Dobra, to na A. Kurde! Jakbym broń trzymał, to bym cię załatwił. I bym miał kamizelkę. Dobra, gdzie chcesz iść? To. Gdzie, Piotruniu, idziesz? Powiedz mi. No a. Co ta bomba tego cię szybko pika? Wątpię, żeby to było 40 sekund. Na B. Znowu sobie kamizelki nie kupiłem. No a chodź. Zdejmę cię snajperką. Tylko powiedz, skąd przyjdziesz. Trek. Nie zmylisz mnie. No. Teraz na niego poczekamy. Widziałem cię. I co z tego, że cię widziałem? Dobra, panowie, czy będzie remis? Czy uda mi się dojść do remisu? Obstawiajcie zakłady. Chociaż wygrana Piotrka jest z góry przesądzona, ale sądzę, że nie. Teraz nic nie mówimy. Chodzimy sobie po mapie. I chuj. To ja serdecznie gratuluję mojemu przeciwnikowi za to, że wygrał z takim pingiem. No ale no, nie oszukujmy się, gra przeciwko mnie. Dyszka na jutro. Sorry, ale jesteś mi winien coś.